Kale jest sprytny i przebiegły. Na pewno bardziej od pana Chaya. Przygotujmy się. Powinienem czuć się pewnie, ale... martwię się. Hej, wszyscy, pogadajmy. Makaron, postaraj się być bardziej pozytywny. Peppermint, to trudne, ale nie pozwól kontrolować się emocjom. Korsika, liczę, że podejdziesz do tego na spokojnie. I CNMN, rób... no, czymkolwiek tam się zajmujesz. Wiecie co? Podoba mi się ten nowy czaj. Naprawdę się zmienił, co? Słuchajcie, przygotujmy się. Luz. Oddychaj, Chai. Znowu masz atak paniki? Dlaczego nie? Będziemy walczyć z Kalem. Na razie pokonaliśmy każdą przeszkodę na drodze. A Rockford był przecież ogromnym wilkołakiem. Masz rację. Tak jak mówiłeś, muszę być bardziej pewny siebie. Kiedy martwisz się tym, co się wydarzy, rób to, co ja. Pomyśl sobie, za godzinę, dwie, będzie po sprawie. Odniesiemy zwycięstwo, wyobraź sobie siebie na mecie. Wow, to jest dosyć głębokie, Chai. Tak, przeczytałem te słowa w dzienniku Peppermint. Czekaj, co? Gabinet Kale'a. Jego terytorium. Co nas tam może czekać? Szczerze? Nie wiem. Rozmawiałem z Korsiką. Nawet ona nie była w środku. To nie brzmi dobrze. Masz rację, wcale nie. Czekaj, czekaj, nie denerwuj się. To tylko oznacza, że naszą przewagą jest nieświadomość tego, co robimy. Ale to nie jest przewaga. Będziemy uważać, przygotujemy się na wszystko, bo nie spodziewamy się niczego. W sumie można tak na to spojrzeć. Dobra, to jednak może się udać. Jak tam sprawy? Przemiana Rockforda w Wielkiego Wilka była dla mnie zaskoczeniem, ale nie sądziłam też, że zajdziemy tak daleko. Zakładałaś, że przegram? Cóż, myślałam, że w końcu skończy się twoje szczęście. Ale nie bądź zbyt pewny siebie, Kale to zupełnie inna liga. Czuję przed nim respekt. To dobrze, ale martwię się trochę o Peppermint. Dla niej to sprawa osobista. Po naszych przejściach nie będzie jej łatwo, ale myślę, że sobie z tym poradzi. Może masz rację, ale musimy okazywać jej wsparcie, kiedy będzie go potrzebować. Dlatego tu jesteśmy. Chai, pewnie nie muszę ci tego mówić, ale nie oczekuj łatwego zwycięstwa. Ja przecież nic nie mówię. Do tej pory zawsze oczekiwałeś, że wszystko pójdzie po twojej myśli. Czemu musisz mnie dołować przed tak kluczowym momentem? Chcę ci pomóc wszystko sobie poukładać, Chai. Teraz? Dobrze, pewnie masz rację. Czas na autorefleksję znajdźmy lepiej później, po walce. Tak, dobry pomysł, Korsika. Wszystko okej? Radzisz sobie z Kalem? Nie mogę nic zrobić, aby zmienić jego nastawienie. Chcę tylko dowiedzieć się, gdzie jest moja mama. Nie jest na emeryturze? Technicznie rzecz biorąc, tak. Ale od kiedy Kale przejął firmę, zniknęła z powierzchni ziemi. Wydaje mi się, że wiem, gdzie jest. Pomożemy ci ją znaleźć. Potem on zapłaci za swoje czyny. Chyba zbliżamy się do końca naszej płyty. Chcesz się jeszcze czymś na koniec podzielić? Chai, myślałam o tym, przez co przeszliśmy. Przepraszam za to, jak zaczęła się nasza znajomość. Hej, wszyscy mamy swoje problemy. No i przecież nie robię dobrego pierwszego wrażenia. Oboje dużo się od siebie nauczyliśmy. Można powiedzieć, że wygładziliśmy swoje ostre kąty. Cóż za niestandardowa introspekcja, Chai. Może naprawdę się zmieniłeś? To samo dotyczy ciebie. Czekam na dzień, kiedy to ty zrobisz coś nieodpowiedzialnie heroicznego. To będziesz na to naprawdę długo czekać. Panie Chai! Dobra, CNMN, zapodaj analizę danych. Których, panie Chai? Dotyczących tego, co mamy zrobić.
Nie posiadam losowych danych. Potrzebuję czegoś mierzalnego. No, to zmierz mnie. Próbowałem to zrobić, ale kiedy umieszczam pana w obliczeniach, wyskakuje błąd. Jest pan ludzkim odpowiednikiem dzielenia przez zero. Haha, kapitalnie! Może dla pana, dla mnie jest to dezorientujące. Rockford skrywał w sobie wielkiego wilkołaka. Może ty też coś w sobie masz, CNN, hm? Co kryje się pod tą metalową skorupą? Niestety nic, panie Chai. Przykro mi, że pana rozczarowałem. Każdy coś w sobie ma! Chciałbym w to wierzyć, ale muszę to jeszcze odkryć. Na pewno odkryjesz to w swoim czasie. Zdobądźmy w końcu to hasło i wyłączmy spektrę. Prywatna winda Rockforta zabierze nas do biura Kayla. Wszyscy wsiadać. To już teraz, moi drodzy. Nie mogę uwierzyć. Nie sądziłaś, że tak długo ze sobą wytrzymamy, co? No, i nie przypuszczałam też, że znajdziemy sojuszników wśród personelu Wanderley. Zdecydowanie nie miałam tego w planie tygodnia. Na pewno wyjdziemy z tego cało? Wiele nauczyłem się od pana Chaya. Pan, proszę pana, musi wyluzować. Chai? Tak? Chai, wierzę w ciebie. Wiesz to, prawda? Sam nie dałbym z tym rady. Dojeżdżasz do biura Kayla Wanderleya. Szykujcie się. Teraz my kontra ty, Kayle. Nic nie stanie pomiędzy nami. O? Mama? Peppermint? Ty tutaj? Jak zawsze. O. Hmm? Dalej już nie przejdziesz. Mamo, co ty robisz? Szukałam cię, ale Kayle tu jest i tu jest ten... Spektra. Wiem, obiecałam, że pomogę. Ktokolwiek stanie nam na drodze. Roxanne, nie, nigdy nie zrobiłabyś czegoś takiego. No chyba, że kontroluję ją... Spektra. Najlepsze dzieło Kayla. Działa na wszystkie umysły. Nawet najbardziej uparte. Użyłeś tego na własnej matce? A w jaki inny sposób dostałbym tę posadę? Nie byłem ulubieńcem mamusi. Uwolnij ją! Pewnie uważasz, że Spektra jest zła. Ja się nie zgadzam. To tylko skłanianie ludzi ku ekosystemowi produktów Wanderley. Czyli to wszystko przekombinowany plan, by zwiększyć sprzedaż? Czy ty w ogóle masz pojęcie, jak trudno stworzyć coś, co ludzie będą chcieli kupić? To aż niedorzecznie trudne! O, nowe coś! Ale jaki kolor, jaki model, rozmiar, prędkość? Czy to mi potrzebne? Cały ten stres znika. Bo w twojej podświadomości podejmiemy te decyzje za ciebie. Ty ich zniewalasz. Ja ich wyzwalam. Sprzedając im prawdę o lepszym życiu. Ach, mocno korporacyjne. Prawda? Ale spójrz na siebie. Sam chciałeś najnowszego ulepszenia projektu Armstrong, by stać się gwiazdą rocka. Bez mojego sprzętu jesteś nikim. Kupiłeś tę koncepcję. Dzięki tobie pozyskam jeszcze więcej klientów. Projekt Armstrong miał służyć ludziom. To był pomysł mamy. A Spektra była moim. I patrz, kto teraz rządzi. Bach! Czas na bezprzewodowy test Spektry. Miejcie oko na swojego koleżkę Chaya. Nie! Już tak blisko! Kradniesz moją technologię i mienisz się gwiazdą rocka? Na jakiej podstawie? Co ja teraz zrobię? Kayle ma rację. Jestem nikim bez tego ramienia. Chai, nie daj mu sobie wmawiać.
Jesteśmy tu razem. Z powodu tego, kim jesteś. Ale nie potrafię nas stąd wydostać. To nie pańska wina, panie Chai. To harmoniczne pole siłowe. Harmoniczne pole siłowe? Czyli coś jak dźwięk? Tak, ale potrzeba ogromnej ilości energii, by je zniszczyć. Gdyby udało mi się dostroić do jego częstotliwości, przynajmniej spróbuję. To jeszcze nie koniec. Odsuńcie się! Pamiętaj, Chai. Czuj rytm. Może nie jesteś spryciarzem, ale jesteś skuteczny. Da się przegapić. Podoba mi się ten nowy Chai. Naprawdę się zmieni. Tkwimy w tym razem. A mnie na przykład całkiem się podobają. Może być. Chai, wierzę w ciebie. Wiesz to, prawda? Teraz już to wiem. Potrzebuję gitary, bo jestem gwiazdą rocka. Nie mówiłeś, że można bez gitary? Można, ale po co? Uda nam się. W końcu cisza i spokój. Przynieście mi tu cortado. W maszynie działa tylko opcja bezkofeinowa, sir. Co? Jeszcze to? Kale! Masz problem! Mniejsza z tym. Róbcie co trzeba. Macie ich powstrzymać. Raport z misji. Ekipo, rozdzielmy się i dorwijmy tego błazna.
gdzie ja mam? Proszę bardzo! A super! Czaj, to ci się przyda! Weszliśmy! Ścieżka nieczynna. Nigdy mnie to nie powstrzymało. Znajdę sposób. Po ciebie, Kane. O-o! Albo i nie. Panie Chai, teraz ja panu pomogę. Dzięki, CNN! Otrząśnij się, Chai. Jesteś niedaleko trasy do budynku Spektry. Hej, Chai! Co powiesz na skróty? Korsika, tak dobrze mnie znasz.
będzie już z górki. Dobra, widzę... Co to jest do cholery? To już na pewno cię powstrzyma. Zabieraj się stamtąd, mały. Czy to nie robot od Zazo? Wygląda na to, że Kale nadał mu ostatnie szlify. Mordę! Jakieś pomysły? Sam nie dasz rady go pokonać. Na razie go unikam. Nie wiem nawet, którędy mam iść. Spróbuj jakoś do nas powrócić.
teraz? Korsika! To ten moment! Nie zawiedź mnie! Czaj, lepiej zmiataj! Dzięki, makaron! To nie koniec! Wygląda na to, że wyłom w pancerzu odsłonił jego słaby punkt. Ale nie wiadomo, czy to wystarczy, by go powalić. Co tam, zawsze coś. Muszę tylko podejść do niego bliżej. Dobra wiadomość jest taka, że go zgubiłem. Jestem teraz trochę zajęty! Daj mi chwilkę! Pora na zmianę! Spadaj! Moja kolej, Jeremy! Jeśli masz jakiś pomysł, Czaj, zrób to teraz!
Czekaj! Już nadchodzę! Totalny szok. Kapitalnie. No i co teraz? Chwila, a gdzie CNMN? Chyba to będzie dobre. Być może to ramię da się wykorzystać. CNMN, co ty robisz? W końcu mogę się przydać. Muszę wykorzystać tę okazję. Ojej, jaka to frajda. Teraz rozumiem, czemu tak się to panu podoba. Jestem kompatybilny. Ale to dość ciężkie. Przydałaby mi się pomoc na dłoń. Ha, ha, ha. CNN! Tak, tak, tak! Pomóżmy mu! Gotowi? Do dzieła! CNMN! Byłem za fajny, panie Chai? Wręcz wyrąbisty CNMN. Jest cały w rozsypce! To da się naprawić. Zatrzymaj Kayla! Nic mi nie jest! W końcu się przydałem! Przejmiemy pałeczkę. Ludzie, ruszajmy. Idziemy! Zakończmy ten mecz!